Miłość i moc. Mam niezwykłą przyjemność zaprosić Cię na pierwsze w tym roku akademiowe wydarzenie, czyli na, uwaga, mapę zdarzeń. Tak oto spotkajmy się na początku tego przełomowego, wybitnego, przesuwającego wszystko do przodu w kierunku przyszłości roku i wpiszmy w dni tego roku to, o czym chcemy żyć. Tego dnia dowiecie się ode mnie, dlaczego ludzie w magii piszą kalendarze, dlaczego my jako Akademia stworzyliśmy co najmniej trzy komercyjne i co najmniej jeden tylko dla członków crew, dlaczego jest tak ważne, ażeby podchodzić do swoich planów poprzez pismo. Dowiecie się również, jak nie zgubić magicznego tempa w trakcie roku oraz, uwaga, jak uprawiać magię nie tylko taką zaklęciową, nie tylko rytualną i nawet nie anielską, ale najprostszą magię słowa, by wpisać w rzeczywistość to, czego chcemy i oczywiście to, co zaplanowaliśmy. Na te zajęcia należy przygotować kilka przedmiotów. Po pierwsze, oczywiście swoją szklankę, kielich rytualny, bądź filiżankę, kubek, cokolwiek, czym wznosicie toasty i, uwaga, bieżącą wodę z danego dnia, najlepiej wodę z kranu, ale może być również rozpuszczony śnieg, deszczówka, woda z rzeki, cokolwiek fantazja Wasza Wam podpowie. Jeżeli macie swój napój rytualny, oczywiście możecie skorzystać z tego napoju rytualnego, jednakże przestrzegam, żeby pod żadnym pozorem nie był to alkohol. Jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego, sprawdźcie inny filmik, filmik dotyczący już bezpośrednio samego oddziaływania tej substancji. Natomiast drugim przedmiotem, który przygotujcie, jest kalendarz. Może to być taki kalendarz ścienny, jak ten taki prosty kalendarz, który kupiliśmy przed chwilą w Dollar Store. Czyli taki kalendarz, jaki jest najbardziej popularny na poczcie, tak? Taki, który babcia kupuje. Taki może być. Jeżeli macie możliwość kupienia kalendarza, który ma już oznaczone pełnie, nowie, tranzyty planetarne, puste kursy księżyca, to fantastycznie. Jak najbardziej miejcie przy sobie taki kalendarz, ale nie tylko taki, tu chcę Wam pokazać trochę więcej, nie tylko taki tego typu kalendarz, lecz również miejcie przy sobie, jeżeli lubicie pracować po prostu z organizerami, czyli z mniejszymi notesami, z takim kalendarzem dziennym, dokładnie taki przedmiot. I teraz oczywiście od nas w tym roku takiego przedmiotu nie otrzymaliście. Pracujemy nad tym, ja pracuję nad tym osobiście. Natomiast posłużcie się takim, który macie pod ręką. Pamiętajcie o tym, że to nie od przedmiotu bazowo zależy to, co uda Wam się zrobić i co razem osiągniemy poprzez dokładnie te zajęcia, a następnie dowydarzający je, dopełniający i zapewniający sprzyjanie w całym roku rytuał archanielski. To, co my zrobimy, tak naprawdę przełoży się na nasze dni. Kochani, możecie na te zajęcia, uwaga, przygotować również dawne kalendarze. Jeżeli macie w domu kalendarze nawet sprzed 10 lat, nawet z 95 roku, lub też nawet akademiowe, zeszłoroczne bądź dawniejsze kalendarze, miejcie je przy sobie, albowiem będzie również spory panel o tym, jak pracować z rzeczywistością dzisiejszą z pozycji i z pola przeszłości. Jeżeli macie kalendarze sprzed czasu Waszego urodzenia, to też bardzo ważne, bardzo istotne, miejcie je przy sobie, bezpośrednio na zajęciach powiem, co z tym zrobić. Oczywiście, jeżeli jesteście pilnymi uczniami, wiecie, że dobrze jest mieć też zeszyt nieoznaczony, a więc czysty, bez kratek, bez linii, puste kartki, bo może on się stać kalendarzem na każdy czas, jeżeli wpiszemy odpowiednią datę. Kochani, więcej teraz powiedzieć Wam nie mogę, co jedynie mogę zrobić, to mogę Was zaprosić. Przygotujcie kalendarze, przygotujcie długopisy, możecie przygotować również świece. Oczywiście fantastycznie będzie, jeżeli będzie to świeca z pszczelego wosku. Jeżeli takiej nie macie, nie szkodzi, niech będzie taka, jaką macie, taka, która Wam się kojarzy z Wami najbardziej, taka, uwaga, której zapach i magię chcecie czuć przez cały rok,
Czyli może to być na przykład świeca zapachowa, sojowa, jakaś taka, która po prostu da Wam energię na cały rok, lub zwykła biała świeca, albo i nawet świeczka urodzinowa, bądź też świece z Hanuka, takie jak te. Te świece, których użyjecie, będą dla Was na tyle istotne, że warto zachować ich kawałeczki. Więc sobie też przygotujcie taki woreczek albo kawałek płótna, żeby sobie je później następnie na przykład zaszyć w poduszkę. Bardzo dużo będzie wiedźmich patentów. Oczywiście z racji tego, iż to pierwsze takie spotkanie czyniących, pierwsze spotkanie lekcyjne, będzie z mojej strony opis energetyczny roku. Z mojej strony na pewno otrzymacie takie kierunki, które już w tej chwili widać, które już w tej chwili są, które już w tej chwili anielsko zostały ludziom objawione i dane i mogę je przekazać. Również podczas tych zajęć możecie, tak jak zazwyczaj, podczas tworzenia mapy marzeń, zaopatrzyć się w gazety, zaopatrzyć się w symbole, zaopatrzyć się w zdjęcia bezpośrednio pokazujące to, co chcecie do swojego życia zaprosić. Powiem Wam, jak z taką treścią, jak z taką materią pracować. Przygotujcie się na zajęcia bardzo treściwe, bardzo notatkowe. Sama jestem zafascynowana tym, jak to się potoczy. Już w tej chwili widać, że tego przygotowania trochę jest. I pamiętajcie o tym, że takie zajęcia możecie zrobić kiedykolwiek. Czy je razem ze mną wystartujecie, czy je zrobicie w połowie roku, czy nawet zrobicie je 10 dni przed końcem roku. Pamiętajcie o tym, że to, co mamy na celu, to pobłogosławienie dni, które mamy w tym roku do przeżycia, i oczywiście wypełnienie swojego życia, swoich dni, swoich sekund tymi wartościami, które chcemy na Ziemię zaprosić sobą. Czyli jeżeli chcesz żyć miłością, wpiszesz to tam. Jeżeli chcesz żyć serdecznością, wdzięcznością, przyjaźnią, kreacją, bogactwem, obfitością, radością, beztroską, wpiszesz to tam. Przygotujcie takie zadanie domowe jeszcze dla czyniących, przedmioty na zasadzie przyprawy, ingrediencje, przedmioty mocy, które są dostatecznie małe, byście mogli trzymać je w kalendarzu i które Waszym zdaniem przyniosą Wam na ten rok szczęście. Pokażę Wam, jak pracować z takimi również substancjami jak woda, jak piasek, jak ogień. I pamiętajcie, że ten kalendarz, choć może wyglądać niepozornie i pewnie dla większości będzie, może być Waszą nie tyle bronią, co siłą, narzędziem i dowodem materii na to, że magia, którą uprawiacie, dzieje się naprawdę. Jesteście sami świadkami własnego wydarzenia, gdy najpierw piszecie datę, w której prosicie, otwieracie niebo, w której dzieje się Wasza intencja jako pierwsza energia początkowa, a następnie, kiedy możecie dopisać datę, w której dowydarzył się proces i w którym rytuał przyniósł sukces. Kochani, to bardzo, bardzo ważne zajęcia. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, ażeby pojawiły się na nich konkretne zagadnienia związane z tą tematyką, które Wam chodzą po głowie, pamiętajcie o tym, że tworzymy dla Was, nie dla nikogo innego, coś takiego jak strona wydarzenia na Facebooku. Znajdziecie ją pewnie pod tym wideo, link do niej. I my mamy kontakt po prostu z tą stroną. Czytamy to, co do nas wyślecie i czytamy, jakie macie takie kierunki, wskazówki z Waszej strony, co Was nurtuje w danym temacie. Więc jeżeli chodzi o temat planowania roku, planowania energii, jeżeli chodzi o temat również planowania siły na cały rok, planowania energii na procesy, które właściwie życzymy sobie żyć przez następne miesiące, to oczywiście swoje pytania zadajcie. Jeżeli coś bieżącego, ważnego i związanego z tematem, Waszym zdaniem, również się na to otwieramy. Pod tym filmikiem też pamiętajcie o tym, że mamy te narzędzia, żeby ich używać, więc nauczmy się z tego korzystać. Świat boryka się w tej chwili z energetycznymi konsekwencjami tego, iż ludziom zabroniono zgromadzeń. Teoretycznie wydawałoby się to błahe, w rzeczywistości ma ogromne przełożenie na to, jak globalna energia się kształtuje. Nie dajmy sobie
zaszumieć tego rozwoju. Nie dajmy sobie odebrać tej bardzo ważnej, no właściwie no historii, która dzieje się na naszych oczach, tej bardzo ważnej rzeczywistości transformacyjnej, tylko i wyłącznie dlatego, że jakiegoś rodzaju przedstawiciele dawnego świata, dawnego porządku mają fantazję trzymać nas na smyczy. Kochani, czas niewolnictwa się skończył. Oto napiszmy nowy czas dla siebie, dla świata i ten mały kalendarz ma się dla siebie, ten większy ścienny, warto otworzyć na globalne sprawy i po prostu razem wejdźmy w czynienie. Bo to, czemu damy w swoich dniach czas i miejsce, to będzie miało czas i miejsce na Ziemi. Kochani, to jest aż tak proste. Oczywiście nasze warsztaty mają dwie części. Pierwsza część to lekcja, której nie uważam za swoją pracę. Uważam ją raczej za czytanie ulotki do rytuału, który się wydarzy, którego dokonam, który uważam za sztukę, ale nadal nie uważam go za swoją pracę. Rytuał jest drogą, na mocy której możemy osiągnąć efekt, o który prosisz, o który wnioskujesz, który jest Twoją intencją, który jest Twoim celem. Za swoją pracę uważam spełnienie tego, co wnosisz w rytuał jako intencję. I nie dzieje się to podczas szkolenia, nawet nie dzieje się to najczęściej podczas rytuału. Szkolenie mówi Ci, co będzie się działo, uzupełnia Twoje wiadomości, mówi Ci, jak pracować z energią rytuału. Rytuał uruchamia proces, tworzy, wzradza, można powiedzieć, to jedyne słowo, daje początek energii magii, która istnieje w świecie na ten temat. Energii cudu, która daje sprzyjanie każdego żywiołu, każdej również i często osoby ku Twojej sprawie, jeżeli sprawa oczywiście jest zgodna z boskim źródłem, jeżeli sprawa jest naturalna, dobra, jeżeli przyniesie dobro w swym efekcie. Więc rytuał, który uruchamia to, który nadaje energię początkową, który nadaje anielskich przewodników procesowi, uruchamia pewnego rodzaju działanie, które owszem, mogłoby się odbyć natychmiast, ale nie dla większości, bo większość organizmów nie jest w stanie spercepować nawet natychmiastowego uzdrowienia, jeżeli człowiek nie czuje drogi, jeżeli nie czuje sam takiego swojego uczestniczenia w tym procesie. I dlatego, byśmy mogli wytrzymać procesy, o które prosimy, byśmy mogli się w nich uczciwie wydarzyć, mieć w nich świadomość, czas, przestrzeń, tak oto rytuał uruchamia coś i w przeciągu następnych najczęściej 7 dni, bądź też w jeden księżyc, ten, no w zależności jaki to rytuał, który ten efekt jest po prostu otrzymany bądź uruchomiony do wydarzenia. Tak więc, kochani, to wydarzenie, to, że dzwonicie po jakimś czasie albo piszecie, że jesteście w tej ukochanej ciąży i że wszystko ok, albo że sprzedaliście tą firmę, albo że udało się spotkać ze swoim bliźniaczym płomieniem, albo udało się uzdrowić z tego, tu jest moja praca. I tak ją postrzegam. I z tego też względu, kochani, chcę, żebyście wiedzieli, że to, że wymieniacie materię za nasze usługi, czasami, bardzo rzadko, w sumie jeden rytuał na 5 lub też jedno spotkanie na 5 z tego, co jest naszą średnią, to jest konieczne po to, żebyście na poziomie podświadomości pozwolili sobie otrzymać to, co jest dane, to, co jest do wzięcia, to, co jest do otrzymania. Również, żebyście to uszanowali i z tego skorzystali. Już nie wspominając o tym, iż jest to po prostu właściwie wymiana czasu i wymiana jakości. Jest to potrzebne, by akademia jako struktura mogła funkcjonować, byście mogli zamawiać te zajęcia, byście mogli brać w nim udział. Nie jest to potrzebne mi, jak się zapewne domyślacie. Nie jest to potrzebne w warunkach, w których jestem, w życiu, w którym żyję. I chcę, żebyście wiedzieli, że tworząc to, bezpośrednio dokładacie się do tego, że magia w świecie po prostu zaczyna żyć, istnieje. Jest dana ludziom, nie jest już zabrana, nie jest już schowana przez Kościół. Wspieracie sprawę, nie osobę, bo ta osoba tego nawet nie zobaczy i wcale nie musi. Choć dziękuję Wam z całego serca,
serca i dobrze wszystko dedykujemy. Jest to oparte na pięknych cyklach transmutacyjnych, więc niektóre osoby wiem, że nie biorą udziału w zajęciach, ale płacą, żeby inwestować. Natomiast jeżeli jesteście spłukani, bo jest początek roku, wszyscy to rozumiemy, to wpiszcie sobie w wyszukiwarkę Akademia Ducha, wymiana energetyczna, albo znajdźcie filmik o tym, na jakie rzeczy, na jakie przedmioty, na jakie usługi, na jakie sprawy można się z nami wymienić i po prostu odnajdźcie swoją drogę do tego, ażeby kalendarz zapisać takim życiem, jakim chcecie żyć. Nie szukajcie wymówek, nie zaczynajcie roku od wymówek, otwieramy dla Was tę drogę, jesteśmy ciekawi Waszych propozycji, jesteśmy ciekawi Waszej finezji i fantazji dotyczącej wymiany, a oprócz tego przede wszystkim chcemy z Wami zacząć rok i zacząć ten mocny rok świata, ten piękny czas Polski, ten piękny czas nas wszystkich, ten piękny czas przemiany w sposób najmocniejszy. Tak więc, kochani, by całych zajęć Wam nie opowiedzieć, bo chyba mam ochotę, pożegnam się już teraz, natomiast zapraszam Was. Od niedzieli szkolenie jest obecne i dostępne i tak jak mówię, możecie je zrobić kiedykolwiek, a jeżeli ktoś mówi mi, że nie warto kupować kalendarza w grudniu, gdy ma się do przeżycia tylko 7 dni, ja pytam, co tak bardzo niewartego jest w tych 7 dniach, żeby nie zapisać ich szczęściem. Moim zdaniem w każdym momencie warto. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Namaste.